Witam, mówi do Was Kapelusznik, a w dzisiejszym materiale chcę opowiedzieć trochę o moich odczuciach, przewidywaniach odnośnie One Piece Live Action. Także wiecie co zostawić, a zatem zaczynamy. Jakby ktoś nie wiedział, to tak. Zapowiedziany jest od 2017 roku serial live action One Piece'a. Jego produkcja ruszyła mocno tak naprawdę dopiero w zeszłym roku. Za produkcję odpowiada Tomorrow Studios, a dystrybutorem jest Netflix. A więc, jak ja się zapatruję na ową produkcję? Może zaczniemy sobie od budżetu i kwestii technicznych. Różne źródła i plotki mówią o 100 milionach, a nawet 200 milionach dolarów budżetu. I patrząc na zdjęcia z planów czy zbudowane statki, to jestem skłonny w to uwierzyć. Co za tym idzie, poziom CGI i efektów specjalnych powinien być raczej na zadowalającym poziomie. Jeśli chodzi o walki, to nic tutaj nie wiadomo. Aktor od Zoro umie się posługiwać mieczem, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Tutaj dochodzi też kwestia scenografii i choreografii, ale nie znam się za bardzo na tych rzeczach. Jak ktoś z oglądających orientuje się, jak ważna jest rola tych kwestii w budowie sekwencji walk, to niech napisze w komentarzach. Niemniej jednak, patrząc na Marvela, da się zrobić satysfakcjonujące sceny akcji z udziałem różnych mocy oraz umiejętności u wielu postaci, jak na przykład pojedynek z Thanosem na Tytanie. I biorąc pod uwagę różnorodność mocy w One Piece, wydaje mi się to trudne do przełożenia, ale wykonalne. Podsumowując, w kwestiach technicznych moje obawy o poziom wykonania są niewielkie. Plotki na temat budżetu raczej są wiarygodne, natomiast co z kwestią castingu i scenariusza? Otóż casting dla mnie jest rewelacyjny, popatrzcie sobie sami. Chyba każda rola jest dobrze dobrana, jeżeli chodzi o wygląd. Niestety nie znam aktorów, więc ciężko mi powiedzieć, na co ich stać, jeżeli chodzi o ich kunszt aktorski. No ale dobór głównych postaci to już jest majstersztyk. Wielu ludzi czepiało się o casting Arlonga, ale przypuszczając, iż CGI i charakteryzacja zrobi swoje, nie ma znaczenia kolor skóry aktora. No chyba, że istnieją ludzie z niebieskim kolorem skóry. A chwila, nie ma takich. Także tutaj nie ma co się czepiać moim zdaniem. Pozostaje zatem, co ze scenariuszem. Otóż wiele lat temu wyciekł skrypt i był całkiem niezły. Jednakowoż przez lata pewnie scenariusz przeszedł wiele zmian i w sumie nie wiadomo czego się spodziewać. Ale ponoć scenarzyści i inni tacy są fanami One Piece'a, plus Oda miał ponoć nad tym trzymać nadzór, więc moje obawy są znacznie mniejsze. Dodatkowo jak ktoś umie w angielski, to polecam podcasty u Rogera Bassa o live action. Widać, że goście, którzy za to odpowiadają, a przynajmniej ci, co wystąpili u Rogera, ogarniają materiał źródłowy. I właśnie, materiał źródłowy. To dla mnie w sumie jest jedyna rzecz, o którą realnie się boję. Live action Cowboy Bebopa udowodnił, że przekład materiału 1:1 to nie jest odpowiednia droga. A z drugiej strony mamy legendarne Dragon Ball Ewolucja, która udowodniła, iż sama Wolka to też porażka. Dlatego jestem zdania, że materiał źródłowy należy przełożyć wiernie, ale odpowiednio nim balansując. O co mi chodzi, już tłumaczę. Na przykład powycinać charakterystyczne śmiechy postaci, bo nie widzę tego, że aktor Arlonga na planie się śmieje sza 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 czy jakoś tak. Ale wracając, to takie coś w wykonaniu aktorów na planie to będzie coś bardzo cringe'owego. Albo olbrzymie wzrosty postaci. W dziele Ody wielu bohaterów ma od 2 do kilku metrów wzrostu. Mam szczerą nadzieję, że to wytną i ograniczą się tylko do tego, że postacie zrobione z CGI zachowają jedynie oryginalny lub przybliżony do pierwowzoru wzrost. Generalnie chodzi mi o to, żeby wydarzenia wyspy, czyli ogólnie cała fabuła i scenerie były niczym z naszego ukochanego tytułu, ale postacie bardziej zrobione w stylu zachodnim, bez typowych dla Ody rzeczy jak charakterystyczne śmiechy oraz przerysowanych reakcji w stylu japońskim itd.
No to tak, raczej jestem pozytywnie nastawiony do serii, choć na samym początku byłem bardzo sceptyczny, ale im dalej w nowe newsy oraz postępy w produkcji, tym bardziej jestem przekonany, że to serio może być dobry serial. Ale jak już mówiłem, najbardziej się boję i w sumie tylko o to tak naprawdę, że przekład materiału źródłowego może nie wyjść, gdzie inne rzeczy zrobią dobrze. A na koniec powiem, że moje myśli mogą być całkowicie nietrafione, nic nie warte i rzeczywistość okaże się zupełnie inna. Piszcie swoje przemyślenia w komentarzach, co wy sądzicie o owej produkcji, jak się na nią zapatrujecie i tak dalej. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli film się podobał i do zobaczenia w następnych materiałach.